Drodzy Państwo, jak zarabiać 10 tysięcy, 50 tysięcy miesięcznie na nieruchomościach? To jest bardzo częste zadawane pytanie i także to jest bardzo częste odpowiadane pytanie w polskim internecie. Zatem, jak zarabiać te 10 tysięcy złotych na czysto i czy się da, czy jak zarabiać 20 tysięcy, 30 tysięcy złotych? Oczywiście w obecnym czasie jest duży problem ze względu na to, że ceny mieszkań są przecenione i ciężko kupić mieszkanie w normalnej cenie na kredyt ze względu na to, że kredyty są drogie, prawda? W rzeczywistości kredyty są tak drogie, że większości ludziom nie powinni dawać więcej kredytu hipotecznego, aniżeli na przykład, no bo jeżeli ktoś weźmie 300 tysięcy złotych, 300 tysięcy złotych kredytów i ten kredyt będzie oprocentowany 10%, to w samych odsetkach, drodzy Państwo, miesięcznie będziemy płacić 2,5 tysiąca złotych, prawda? Plus kapitał i plus opłaty, no to w takim razie wynosi mniej więcej taki kredyt razem z opłatami za takie małe mieszkanko mniej więcej 4000 zł, prawda? Około 4000 zł. Z rachunkami trzeba wtedy za takie małe mieszkanko 300, za 300 tysięcy złotych, a za 300 tysięcy złotych, drodzy Państwo, oczywiście mamy 30 metrów, w którym no jakoś się da żyć. Jakoś się da żyć, drodzy Państwo, na chwilę, ale na pewno nie z rodziną przez dłuższy czas. Zatem, jak zarabiać na nieruchomościach w czasie, gdy w rzeczywistości większość społeczeństwa ma siłę kredytową na poziomie 200 tysięcy złotych, czy tam 150 tysięcy złotych, a ceny mieszkań takich 40-metrowych czy 50-metrowych w głównych miastach Polski, no i także nie, nawet w tych niegłównych to 500 tysięcy złotych. Czy da się zarabiać jeszcze w ten sposób, drodzy Państwo? To, że jest kryzys, to nie oznacza, że nie da się na czymś zarabiać, prawda? To, że są na przykład, że jest drogi cukier, to nie oznacza, że na nim nie można zarabiać. Oczywiście, że można na tym zarabiać. Gorzej, jeżeli kupimy ten cukier po drogiej cenie i będziemy go potem chcieli sprzedać wtedy, gdy cena cukru spadnie na przykład o 50%. Dla takich ludzi jest to źle, ale dla biznesmenów, dla ludzi, którzy podejmują ryzyko, można zarabiać w każdej chwili właściwie, no, znaczy no nie w każdej oczywiście, ale w wielu rzeczach można zarabiać, nawet jeżeli mamy kryzys. Drodzy Państwo, zatem jak zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie, czy 20 tysięcy, czy 50 tysięcy złotych miesięcznie na nieruchomościach. Zanim przejdę, chciałbym powiedzieć, że nie jest to żaden, że forma tego wideoblogu, tego podcastu nie jest poradą, nie jest konsultacją. Każdy podejmuje ryzyko, ponosząc decyzję na podstawie tego wideobloga, tego podcastu. No i tyle, drodzy Państwo. To jest kwestia. To jest film edukacyjny, informacyjny, a jeżeli na podstawie tego filmu ktoś wyciąga jakieś wnioski, to mam nadzieję, że takiej osobie się poszczęści. Ale jeżeli się nie poszczęści, my nie bierzemy, ja nie biorę za to odpowiedzialności, oczywiście, prawda? Tak więc, drodzy Państwo, jest załamanie, będzie załamanie cen mieszkań, chyba że będzie obniżana polska złotówka, drodzy Państwo. Wartość polskiej złotówki, chyba że będzie galopowała inflacja, i tak dalej, to jeżeli będzie wielka inflacja, jeżeli wartość złotówki będzie obniżana i będzie niskie oprocentowanie, to wiadomo, że te ceny nieruchomości będą sztucznie pompowane, ale sztucznie pompowane będzie wszystko w Polsce niczym w Turcji. Jeżeli pójdziemy wariantem takim, który jest najbardziej prawdopodobny, no to ceny mieszkań muszą spaść. Nie wszystkich, drodzy Państwo, nie każdego domu, nie każdego mieszkania, nie każdej nieruchomości, ale tych takich kupowanych, tych takich średnich, drodzy Państwo, mogą spaść do 40% bez żadnego problemu, bo tak jak już powiedziałem na samym początku,
No, większość Polaków to ma taką siłę kredytową na poziomie obecnie 200 tysięcy złotych, tak? To jeżeli ktoś ma taką siłę kredytową, no to może kupić coś na przykład, jeżeli ma wkład własny 50 czy 100 tysięcy złotych, to może kupić coś za 300 tysięcy złotych. Wiadomo, że to są same klitki, w polskich miastach to już w ogóle są same klitki, więc te ceny muszą spaść, bo nie ma kto ich kupować, chyba że ktoś kupuje gotówką i chce na tym zarabiać, prawda? I tak dalej, i ma duże portfolio, ma dużo pieniędzy. I w ten sposób. Tak? No ale ta sytuacja kiedyś się skończy, prawda? Te ceny mieszkań spadną, ceny mieszkań znowu będą rosły, chyba że pójdziemy w tym drugim kierunku, gdzie ceny mieszkań bodajże nominowane, na przykład w lirze tureckiej, wzrosły chyba 1000% czy 1500%. Wiadomo, bo lira turecka potaniała 18-krotnie, czy tam 15-krotnie. Czyli to tak jak złotówka by kosztowała obecnie 50 zł, no jeżeli lira potaniała 18-krotnie i nie, przepraszam, 15-krotnie i polska złotówka miałaby potanieć 15-krotnie, no to trzeba to sobie powiedzieć. Dzisiaj dolar to 5 razy 15, proszę Państwa, to dolar musiałby kosztować 75 zł, tak? Gdybyśmy mieli, gdyby w Polsce miał być taki scenariusz jak w Turcji, to za dolara by płacili 75 zł, drodzy Państwo, za 15 lat, czy za 10, czy za 7, w ten sposób, prawda? Więc wiadomo, że te ceny mieszkań będą rosły, ale one nie będą miały takiej wartości jak dzisiaj. Koniec kropka. Ale większym wariantem jest to, że ceny mieszkań raczej spadną, raczej w ten sposób. No, ale zawsze można wybrać złą drogę. Wielu tak zrobiło i potem za to zapłaciło. Tak więc nawet jak spadną te ceny mieszkań, drodzy Państwo, to wielu ludzi jest bezpiecznych ze względu na to, że mogą mieć zamrożone kredyty, czy też w ich kredycie mają bardzo mało tego kredytu na dom, czy też bank nie będzie chciał dopłaty od spadku ceny mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Jednak jak zarobić te 10 tysięcy złotych miesięcznie lub 50 tysięcy złotych miesięcznie. Drodzy Państwo, zanim do tego przejdę, bardzo proszę o subskrypcję tego kanału na YouTube. To pomaga oczywiście w rozwijaniu kanału, w rozwijaniu treści lepszych, fajniejszych, lepiej dopracowanych. Będę bardzo wdzięczny. Za to dziękuję z góry. To Państwu zabierze dosłownie 2 sekundy, a mi pomoże. Gdyby co druga osoba, która mnie ogląda, dała mi subskrypcję, to by było wspaniale. Dziękuję i przechodzę dalej, drodzy Państwo, do spraw z zarobkiem, z inwestowania w nieruchomości. Drodzy Państwo, trzeba najpierw zacząć od tego, że inwestowanie w nieruchomości, lokowanie pieniędzy w nieruchomości, zarabianie na nieruchomościach nie jest dla każdego. No nie jest dla każdego, tak jak nie dla każdego jest biznes, tak jak nie dla każdego jest praca, bo drodzy Państwo, biznesmen w pracy po prostu uschnie, a pracownik w biznesie sobie nie poradzi. Mentalny pracownik w biznesie sobie nie poradzi, a mentalny, drodzy Państwo, przedsiębiorcza osoba, która potrzebuje ciągłego tworzenia, robienia, budowania gospodarki, budowania, drodzy Państwo, przyszłości naszego kraju i tak dalej, to oni uschną w pracy, nie są w stanie żyć w takim szablonie. Z drugiej strony pracownicy nie są w stanie żyć w ciągłym świecie biznesu, przedsiębiorczości, ekonomii, gospodarki, bo po pierwsze tego nie rozumieją, bo nie chcą tego zrozumieć, bo to trzeba na to lat, żeby to rozumieć, drodzy Państwo. Trzeba nie 5 lat, niektórzy mogą od razu załapać, na przykład w takiej jakiejś wąskiej branży, na przykład prowadzenia pizzy, szybko załatwią, czy tam, nie wiem, sprzedawania kebabów. No ale generalnie, żeby rozumieć biznes, no to trzeba lat, wiedzy, 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 praktyki, 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 prawda? No, pracownik nie zawsze do takiego czegoś się nadaje, a nawet nie chce, woli być pracownikiem najemnym, a biznesmen się nie nadaje, czy przedsiębiorca, drodzy Państwo, bo nie nadaje się do pracy, tak? To troszeczkę tak jak z rolnikiem, drodzy Państwo, rolnik, farmer, moim zdaniem jest biznesmenem,
Ja uważam, że rolników i farmerów powinno się w Polsce traktować jak biznesmenów, bo dla mnie to są biznesmeni, dla mnie to są przedsiębiorcy. Dla mnie rolnik jest przedsiębiorcą, nazywa się go rolnik czy farmer, a dla mnie to jest pierwszej wody przedsiębiorca. Co za różnica, czy ktoś produkuje ziemniaki, czy ktoś produkuje, nie wiem, pudełka plastikowe. No, jeden i drugi coś produkuje, prawda? Tylko ten produkuje w taki sposób, ten w taki i koniec. Jeden i drugi potrzebny, prawda? Tak więc. Drodzy Państwo, nie dla każdego jest inwestowanie w nieruchomości, a jeżeli ktoś już idzie inwestować w nieruchomości, no to kto może inwestować w nieruchomości? No na przykład pracownik może inwestować w nieruchomości, prawda? Pracownik może inwestować w nieruchomości. No tak, no bo pracuje, na biznesie się nie zna, zarabia dosyć dobrze, ma poduszkę finansową, ma dosyć pewny zawód, no to na przykład może sobie chcieć inwestować w drugą, trzecią czy czwartą nieruchomość. Bo rozumie, czym jest rynek kredytowy, rozumie, czym jest rynek nieruchomości i się nie boi, drodzy Państwo, bo też trzeba zacząć od tego, że jak inwestujemy w nieruchomości, to nie do końca zakredytowywanie się w Polsce jest dobrym pomysłem. Ja zawsze tłumaczę od 15 lat, że jak inwestować w nieruchomości, to najlepiej mieć bardzo nisko zakredytowane ewentualnie nieruchomość, że jak wzrosną raty, no to będziemy bezpieczni, albo w ogóle nie mieć zakredytowanych. A jak kredytujemy, no to kredytować sobie tylko kawałek albo troszeczkę, jeżeli potrzebujemy pieniędzy, po to, żeby być bezpiecznym, tak? Żebyśmy się nie przewrócili. Ja zawsze mówię, drodzy Państwo, jeżeli się kredytujecie pod korek, a nawet w połowie, nawet jeżeli się kredytujecie w połowie, jeżeli macie 10 nieruchomości, a zakredytujecie te 10 nieruchomości w połowie ich wartości, a cena tych nieruchomości spadnie na przykład o 30%, a kredyty wzrosną na przykład dwukrotnie, to jesteście do tyłu o 30%. Czyli będziecie musieli nadpłacić 30-50%, bo na przykład bank będzie chciał 50% wartości kredytu mieć w stosunku do nowej ceny nieruchomości, tak? Więc jest po was, nie? Więc jest po was. Więc jest po was wtedy. Tak więc. Jeżeli chodzi o to, tak? Ale powracając, dla kogo w ogóle może być inwestowanie w nieruchomości, drodzy Państwo? Powiem tak. W rzeczywistości może być dla wszystkich, ale wcale nie musi być dla Ciebie. Nie wszystko jest dla wszystkich, drodzy Państwo. Ja mam takie powiedzenie, ja nie wiem, czy to powiedzenie jest, muszę aż sprawdzić, czy to powiedzenie skądś się wzięło, czy ono jest stare, czy ja sobie je wymyśliłem, bo ja mam takie powiedzenie od prawie 2 dekad. Nie wszystko jest dla wszystkich. Nie wszystko jest dla wszystkich, drodzy Państwo. Nie wszystko. Jeden lubi to, drugi lubi tamto. W ten sposób. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Tak więc, moi drodzy słuchacze, nie wszystko jest dla wszystkich i inwestowanie w nieruchomości też nie jest dla wszystkich. Bo jeżeli na przykład mamy pracownika i ten pracownik, no, dobrze zarabia, prawda? Na przykład tworzy aplikacje. Na przykład tworzę aplikacje, wiadomo, strony internetowe, aplikacje internetowe na telefon. No i on na przykład zarabia 20 tysięcy złotych miesięcznie. Kurczę, zarabia dużo, ale on się na biznesie może totalnie nie znać. No zarabia, jest na przykład samozatrudniony, zarabia, no może mieć nawet spółkę, zarabia hajs, zarabia te 20 tysięcy złotych na czysto. Miesięcznie, czy tam 30 tysięcy złotych na czysto miesięcznie. No i zarabia bardzo dużo pieniędzy taki programista, prawda? No ale on generalnie, to, że jest dobrym programistą, to, że robi dobre aplikacje, on w ogóle może się totalnie nie znać na biznesie. No na biznesie się mu totalnie w ogóle może go to tak męczyć, bo on na przykład chce tworzyć i robić. I ja to w pełni rozumiem. Bo ja na przykład mam też duszę takiego naukowca, takiego inżyniera, prawda, i umiejętności, ale mam też duszę biznesmena i przedsiębiorcy. Więc mogę robić jedno i drugie, prawda? Ale lubię robić jedno i drugie. Jakoś jednego i drugiego nie mogę, drodzy Państwo, pozostawić, bo to lubię robić. Po prostu jest to moje tak jakby hobby. Tak jakby moje hobby. Ja to po prostu lubię robić. Lubię pełnić rolę inżyniera, uwielbiam. Lubię pełnić rolę naukowca, drodzy Państwo, ale lubię też pełnić rolę biznesmena, drodzy Państwo, i lubię pełnić rolę przedsiębiorcy. Ja generalnie nie lubię słowo biznesmen, lubię słowo przedsiębiorca, bo biznesmen to po polsku przedsiębiorca. Biznesmen. Przedsiębiorca, że czyli coś robi. Busy man, tak? Busy man. Biznesmen, busy man. Przedsiębiorca.
czyli człowiek zajęty. Tak, człowiek tworzący, robiący, produkujący, drodzy Państwo, przedsiębiorczy. Tak więc, jeżeli zakładamy takiego twórcę aplikacji, taki człowiek w rzeczywistości może się naprawdę nie znać na biznesie, ale jest tak dobry, jest tak wybitnym człowiekiem, jeżeli chodzi właśnie o te technikalia, że jest tak wybitnym inżynierem, jest tak wybitnym deweloperem aplikacji stron internetowych, no po prostu mind blowing taka osoba, wiecie, po prostu zażyna wszystko, jest super mega. No ale on może się totalnie nie znać na biznesie, prawda? Więc zarabia te 20-30 tysięcy złotych. Taki przykładowy deweloper aplikacji internetowych. I on coś musi zrobić. No na biznesie się nie zna, prawda? No zarabia te pieniądze, no przecież nie będzie wydawał wszystkiego na gry komputerowe, prawda? Bo pewnie po pracy to już ma dosyć komputera. Tak więc, no jakim jest rozwiązanie? No jakoś trzeba te pieniądze tam sobie lokować, inwestować. No można... Jak ktoś nie chce mieć w ogóle żadnego problemu, na przykład można kupić ziemię. Ziemię, drodzy Państwo, nawet jak się jak zbombardują bombami tą ziemię, nawet tam co zrobią, najgdatek przyjdzie, wiecie, przyjdzie nam Kaczyński, potupie nam po tej ziemi, tam pochodzi po niej, rozumiecie, z razem z Tuskiem, to ta ziemia dalej będzie stała. Jak stoi nieruchomość, no to jest troszeczkę problem z tą, nie, znaczy problem, no to jest taki obowiązek, że jak mamy nieruchomość, no to z tą nieruchomością tak jest, drodzy Państwo, że no jednak trzeba coś tam z nią czasem robić, prawda? Trzeba wynająć, albo ona musi stać pusta, prawda? No trzeba tam płacić tu, płacić tam i tak dalej, i tak dalej. To jest taki większy problem. Jeżeli ktoś chce lokować pieniądze, a jest gotowy że, na to, że te pieniądze troszeczkę mogą stracić na wartości albo wolno rosnąć, ale generalnie jeżeli chodzi o ziemię, jeżeli nie wprowadza się ograniczeń prawnych, no to ta ziemia rośnie zazwyczaj. Z inflacją, a nawet ponad inflację, bo ziemi jest coraz mniej. Oczywiście, jeżeli się wprowadza ograniczenia i wysokie podatki, to ta ziemia zaczyna tracić na wartości, ale to już jest druga sprawa. Trzeba wtedy patrzeć, co się dzieje na świecie. Tak? W grunty rolne, grunty pod zabudowę, a najlepiej to w takie grunty, które można przeobrazić potem pod zabudowę, bo wtedy można bardzo dużo pieniędzy zarobić. Tak? I wtedy, jeżeli kupimy taki grunt, to nie mamy problemu, kupujemy sobie grunty i one sobie leżą. Można je wydzierżawić, ja nie wiem, jak działa ta dzierżawa do końca w Polsce. Można je wydzierżawić, można mieć takie grunty i co jakiś czas kupować sobie tak kawałek ziemi i mamy z głowy, tak? Nie potrzebujemy żadnej nieruchomości. Możemy też kupować, drodzy Państwo, złoto co jakiś czas, jeżeli kupujemy złoto co jakiś czas, jak widzimy na wykresach, jeżeli wejdziecie Państwo na knowhowinsider.com i w menu mamy kursy walut i w kursy walut, ale także kursy walut oraz wykresy giełdowe, a także kruszców, indeksy inflacyjne, wszystko z czego Państwo zamarzycie na knowhowinsider.com. Na przykład weźmy gold price, tak? Gold price. W dolarach amerykańskich. No dzisiaj cena spada, ale cena dalej jest bardzo wysoka. Ale pomijając ogólnie dzisiaj, tylko biorąc pod uwagę na przykład takie, drodzy Państwo, no nie wiem, 30 czy 40 lat. Nie? No to, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o złoto, to no... W 2000 roku jedna uncja kosztowała $264, drodzy Państwo, a już w czerwcu 2020, czyli po 20 latach, jedna uncja kosztowała $2000, tak? O to chodzi, że złota się nie kupuje na hura, bo to złoto może stracić, no ale jeżeli ktoś kupował na przykład w ciągu ostatnich 20 czy 30 lat, na przykład co 3 miesiące kawałek złota, czy co 4 miesiące kawałek złota, no to do dzisiaj bym miał bardzo dużo pieniędzy, wręcz do dzisiaj akurat jest taki stan, że taka osoba bardzo by się wzbogaciła, bo to złoto jest bardzo, bardzo, bardzo drogie. Tak, mimo to, że obecnie spada i dalej może spadać ze względu na to, że mamy wysokie oprocentowanie, więc gdy jest wysokie oprocentowanie, to teoretycznie, jeżeli inne czynniki także są odpowiednie, cena złota generalnie może tracić, prawda? Ale jak to oprocentowanie obniżą, no to teoretycznie będzie znowu zyskować na wartości, tym bardziej jeżeli będą, drodzy Państwo, drukować, czyli robić quantitative easing w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, w Japonii, a nawet, drodzy Państwo, w naszej kochanej Rzeczpospolitej. Tak? Tak więc, no,
są różnego rodzaju sposoby. No, jak ktoś chce mieć z głowy, no to może kupić ziemię. Drodzy Państwo, może kupić złoto. No i wtedy, no tak jakby ma z głowy, prawda? Ma z głowy, ale też można kupować na przykład nieruchomości. Można kupić dla siebie, drodzy Państwo, nieruchomość. Jeżeli kupimy dla siebie nieruchomość, no to spłacamy na przykład na kredyt, no to spłacamy sobie kredyt. Dzisiaj te kredyty są bardzo drogie, drodzy Państwo. Jakoś tak ciężko patrzeć na to, żeby kupować sobie coś na kredyt. No ale w rzeczywistości, jeżeli ktoś wziął ten kredyt 5 lat temu, no to ten kredyt, no jeżeli na przykład mieszkanie kosztowało 5 lat temu 600 tysięcy złotych, no to dzisiaj i kupił to nieruchomość na 500 tysięcy kredytu, 100 tysięcy wkładu własnego, no to do dzisiaj na przykład ma 400 tysięcy kredytu pozostałość. O, ten kredyt mu ogromnie wzrósł, ale nieruchomość już jest warta 900 tysięcy złotych albo 1 000 000 złotych, albo 1 200 000 tysięcy złotych, no bo tak podrożały nieruchomości w Polsce. To kredytu ma 400 tysięcy, kupił za 600, kredytu zostało 400, a nieruchomość warta 1 200 000, no rzeczywiście rata podskoczyła tam o kilka tysięcy złotych, ale taka osoba może robić nadpłatę tego kredytu, dzięki temu to oprocentowanie na przykład zmaleje, że jak taka osoba sobie zrobi nadpłaty kredytu przez następny rok, czy dwa, czy trzy, każdego miesiąca, to te raty kredytu będą maleć, prawda, i jeżeli robi nadpłatę kredytu na przykład 200 tysięcy i 200 tysięcy kredytu zostanie, no to ta rata tam będzie, nie wiem, 1 500 złotych, prawda, więc tutaj w ogóle nie ma żadnego problemu, tak. Nie ma takiego problemu. Generalnie tak się mówi, drodzy Państwo, no tak mnie uczyli, drodzy Państwo, w tych moich brytyjskich szkołach, drodzy Państwo, no tak mnie uczyli pod kierunkiem licencji i moich kompetencji. No tak, teraz wykładam taką teorię, którą uczą, prawda? No, drodzy Państwo, dla człowieka takim najważniejszym, najlepiej to mieć poduszkę finansową w życiu, tak? Czyli jeżeli coś się stanie, to mamy pieniądze, prawda? Mamy pieniądze, bierzemy walizki, jedziemy, jest kataklizm jakiś, drodzy Państwo, mamy pieniądze, jedziemy, jesteśmy bezpieczni. Czyli na przykład możemy mieć złoto, prawda? Albo waluty, prawda? Mamy pieniądze, mamy biżuterię na przykład, prawda? Mamy to na sobie, tak jak te cyganki noszą, czy muzułmanki, one tam na sobie, wiecie, łańcuchy noszą pod tymi wszystkimi chustami, tak? No tak jest, tak jest, tak jest. Przepraszam, łyka kawy. No i drodzy Państwo, ale drugim takim poziomem, na przykład jeżeli coś się stanie człowiekowi, to warto mieć na przykład ubezpieczenie, bo jeżeli zachorujemy, to warto mieć ubezpieczenie, prawda? No jak to już mamy, to nasza rodzina jest bezpieczna, tak chociażby na trochę, jak coś się stanie też, prawda? No ale jakim następnym punktem jest, no, do bezpieczeństwa rodziny, prawda? No, posiadanie domu na przykład, posiadanie mieszkania, domu na przykład, posiadanie, prawda? No, posiadamy ten dom. No, jak posiadamy dom, no to trzeba go jakoś kupić, prawda? No to posiadamy ten dom, mamy kredyt, no to co najlepiej zrobić? Co najlepiej zrobić, tym bardziej w takim kraju jak Polska? No, pozbyć się jak największej części tej kredytu, bo oprocentowania mogą wzrosnąć, o czym mówię od 15 lat, czyli nadpłacamy kredyt, prawda? Czyli nadpłacamy kredyt, żeby nie mieć wysokiego kredytu, żeby odsetki nas nie zniszczyły. No, jak sobie nadpłacamy ten kredyt, spłacimy znaczną część, no to co można zrobić dalej? No to jesteśmy już bezpieczni. Mamy poduszkę finansową, mamy nadpłacony kredyt, albo nawet spłacony na dom, albo w większości spłacony, nawet jak podwyższą oprocentowanie, to i tak będzie bardzo mało. Mamy ubezpieczenie, drodzy Państwo, na siebie, tatarata, wszystko mamy. I co wtedy? No można na przykład mieć dodatkowo tą ziemię, albo te złoto, albo te waluty, tylko pamiętajmy, że waluty tracą wartość pod poziomem inflacji i tak dalej. No można mieć wiele rzeczy, drodzy Państwo, można mieć nawet nie wiem, samochód kolekcjonerski, no nie wiem, no tak walnąłem, no ja bym nie chciał, bo ja się zbytnio, drodzy Państwo, przyznaję, prawo jazdy mam, ale zbytnio na samochodach się nie znam, tak jak po prostu zwykły facet. No i tyle, prawda? No, następnie co można mieć? No, jeżeli mamy pracownika, drodzy Państwo, jeżeli mamy pracownika, no to taki pracownik, mówię, który nie chce mieć nic związanego z biznesem, no to co może zrobić? W te nieruchomości może, przepraszam, w tą ziemię na przykład może, albo po prostu w ulepszanie swojego domu, prawda? W łatwiejsze życie, wygodniejsze tatarata, prawda? Żeby być zdrowszym, no bo to też jest ważne, mówi się tylko o pieniądzach, a gdzie jest zdrowe odżywianie?
drodzy Państwo, a gdzie jest zdrowy tryb życia, gdzie jest uprawianie sportu, gdzie jest uprawianie ducha swego, tak, swojej psychiki, prawda, spędzanie czas z rodziną, to też jest ważne, to może być ważne stokroć bardziej, drodzy Państwo, niż jakieś tam zbytki, tak, niż na piąta czy dziesiąta nieruchomość. Są ludzie, którzy mają, wiecie, 30 nieruchomości, oni są nieszczęśliwi, są ludzie, którzy nie mają ani jednej i oni są 3 razy szczęśliwsi niż ci bogaci, tak. Oczywiście mówi się, że lepiej być smutnym w Ferrari, w willi, aniżeli na rowerze, prawda? No, ale to już jest druga sprawa, kim ma dwa końce. No, oczywiście nikomu biedy nie życzę. Tak, ale czasem no, lepiej po prostu w siebie zainwestować, w swoje dzieci, w swoje otoczenie i tak dalej. Czasem pojechać lepiej na wakacje, nie wiem, kurczę, do Chorwacji, nie wiem, do Bułgarii, do Grecji, do Hiszpanii, drodzy Państwo, nie wiem. Na Kostarykę, nie wiem, tam na Lazurowe Wybrzeże, gdziekolwiek, drodzy Państwo, wypad zrobić z rodziną, będą chwile. To jest też bardzo wielka inwestycja, tak? Poza tym, podróże kształcą, nie oszukujmy się, tak? Poza tym, podróże kształcą, zapewniam Państwa, że coś o tym wiem, prawda? Jeżeli chodzi o podróże kształcą. Przekonałem się na własnej skórze. Tak więc, drodzy Państwo, i co wtedy może taki pracownik robić? No, może taki, który zarabia dużo, ma te poduszki, jest bezpieczny, tak tutaj. No, na przykład może, jeżeli nie chce ziemi, jeżeli nie chce innych, jeżeli nie chce walut i tak dalej. No, na przykład też jedną z opcji jest na przykład zainwestowanie w mały apartament. No, ale jeżeli kupimy duży apartament, no tak, kupimy duży apartament, to cena takiego apartamentu może spaść i stracimy. A jak kupimy mały, to nie spadnie tak mocno, prawda, jak duży, prawda, chociażby nominalnie. Też może procentowo tak spaść, ale nie spadnie nominalnie, prawda. I w ten sposób gdzieś tam zabezpieczamy się, mając taką drugą nieruchomość, albo i trzecią, i czwartą. Drodzy Państwo, bo generalnie nieruchomości są łatwe. Nieruchomości to także biznes, ale nieruchomości są generalnie łatwe. Łatwe są, prawda? Tak jak kupienie ziemi jest łatwe. Tutaj mamy najemców, oczywiście można wynająć zawsze jakąś agencję, ale generalnie to jest łatwe. To jest łatwiejsze niż każdy inny. To jest jeden z najłatwiejszych biznesów, prawda? Oczywiście jest problem taki, że czasem te ceny mieszkań spadają, ludzie robią błędy, bo zaciągają na to drogie kredyty, na za drogie mieszkania. No po prostu złe decyzje biznesowe podejmują, drodzy Państwo, bo inwestowanie w nieruchomości to jest jak każdy inny biznes. Drodzy Państwo, jeżeli weźmiecie i założycie sobie budkę z hamburgerami, to co? Stajecie się kucharzami czy przedsiębiorcami? No przedsiębiorcami, drodzy Państwo. Jeżeli sobie kupisz dom pod wynajem, znaczy mieszkanie pod wynajem dla turystów, to co? Jesteś przedsiębiorcą? Hotelarzem? Kim? No jesteś, drodzy Państwo, ja tak mówię, powinno się tak nazywać, jesteś przedsiębiorcą, koniec, kropka, tak jak farmer jest przedsiębiorcą, przecież zarabia, produkuje, robi, tak? Wynajmuje i tak dalej, tak? To takie jakieś dziwne rozgraniczenia sobie wymyślono w Polsce, prawda? Znaczy ogólnie na świecie bardzo często też sobie wymyślono. Moim zdaniem to chyba nie jest trafne. Oczywiście moglibyśmy podebatować. Bardzo chętnie bym usłyszał na przykład w komentarzach, czy drodzy Państwo uważają, że inwestowanie w nieruchomości powinno być traktowane jako bycie przedsiębiorca, bo jeżeli inwestowanie na przykład w małe restauracje też jest bycie przedsiębiorcą, to przecież ani kucharzem, prawda? A nie kucharzem, tak? Jesteś właścicielem, tak? Ale to nie musisz być od razu kucharzem, tak? Czy musisz być kucharzem, prawda? No nie, jesteś przedsiębiorcą. Tak więc, drodzy Państwo, można tak robić. Z drugiej strony są też tacy ludzie, na przykład jak biznesmeni. Oni mają biznes, a dla większości biznesmenów najlepszą inwestycją, drodzy Państwo, jest inwestowanie w swój własny biznes. Bo jeżeli mamy biznes, w który nie opłaca się inwestować, no jestem biznesmenem, przedsiębiorcą, dosyć poważnym, mam małe lub średnie przedsiębiorstwo, drodzy Państwo, mam dosyć poważny biznes, powiedzmy, no i co? No, najlepszą dla mnie chyba decyzją inwestycyjną jest inwestowanie w swój własny biznes, ulepszanie tego biznesu, żeby on mi przynosił jak największe zyski. Prawda? A jeżeli nie opłaca się mi inwestować w ten biznes, no może ten biznes ma takie ograniczenia i rzeczywiście się nie da. Na przykład są ograniczenia rynkowe i nic. Ile byśmy nie zainwestowali, to nam nic nie da.
i to nie będzie miało sensu, tak? No to wtedy, drodzy Państwo, na przykład też sobie kupić, żeby być bezpiecznym, tak? Żeby odseparować biznes od naszego majątku prywatnego, prawda? Bo chcemy gdzieś tam schować te pieniądze, jakby biznes upadł, prawda? Można to kupić tą ziemię, to złoto, te brylanty, te szmaragdy, pół żartem, pół serio, te dzieła sztuki, prawda? Tego Austin Martina, tego starego Ferrari i tak dalej. Pół żartem, pół serio. Lub też można kupić te nieruchomości, prawda? No ale biznesmenom nie zawsze opłaca się tymi nieruchomościami zajmować, więc oni mogą je kupić na takiej zasadzie, że ktoś dla nich się nimi będzie zajmować. Prawda? Bo oni, godzina ich pracy, na przykład w ich biznesie, w ich przedsiębiorstwie, generuje na przykład 10 razy więcej pieniędzy, aniżeli oni by jechali do jakiegoś tam krzyczącego najemcy, który się nachlał i gania swoją żonę tam po tym apartamencie. Nie? No wiadomo, że przedsiębiorca, no dla wielu przedsiębiorców w ogóle może się nie opłacać inwestować w nieruchomości pod tym kątem. Opłaca im się na przykład wrzucać zyski, jeżeli nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi, tak? Ale ktoś się musi tym zająć, tymi nieruchomościami dla nich, ze względu na to, że ich godzina pracy w przedsiębiorstwie na przykład produkuje na przykład 40 tysięcy złotych, tak? Bo słuchajcie, są ludzie, których godzina pracy jest warta 50 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, są ludzie, których godzina pracy jest warta 50 tysięcy złotych. Są ludzie, których godzina pracy jest warta, drodzy Państwo, 100 tysięcy złotych. Są też ludzie, może już nie w Polsce, a może kilku jest w Polsce, których godzina pracy jest warta 1 000 000 złotych, prawda? Są tacy ludzie. No, ale takim ludziom też może się opłacać gdzieś tam jakąś część tych pieniędzy inwestować w pewnego rodzaju nieruchomości. Są też tacy ludzie, którzy chcą żyć z nieruchomości, na przykład chcą sobie, drodzy Państwo, kupić 5 apartamentów, na przykład w turystycznym miejscu, na przykład jak Łeba, chociaż problem z Łebą jest taki, że to tylko w lato, ale na przykład mogą mieć trochę w Łebie, ale mogą mieć też w Zakopanem i może tak się akurat sprawiać, że i w Łebie się opłaca tylko na lato i w Zakopanem tylko na zimę i mogą na przykład rok sobie żyć w Łebie i rok sobie żyć w Zakopanem, znaczy przepraszam, w lato mogą sobie żyć w Łebie, a w zimę mogą żyć w Zakopanem. Chociaż w Zakopanem chyba i w lato też jest bardzo dużo ludzi, prawda? No może być tak. A może być tak, na przykład, jakie są jeszcze miasta nad polskim morzem? No na przykład jest Trójmiasto, tak? Można na przykład mieć 5 apartamentów, które wynajmujemy na przykład tylko i wyłącznie turystom. Bo wiadomo, że wynajęcie apartamentu to teraz to jest 200-300 zł za dobę, prawda? Więc można mieć 5 takich mieszkań, czy 6, czy 7, czy 10 i sobie tak wynajmować, albo można mieć w portfolio, można 5 wynajmować na przykład długoterminowo, a 5 wynajmować na przykład drodzy Państwo, turystyczną, pod turystycznym kątem. W ten sposób można. I tutaj na przykład właśnie chciałbym przytoczyć teraz, przejść do właśnie takiej odnogi inwestowania i zarabiania na nieruchomościach. Drodzy Państwo, bo na nieruchomościach można zarabiać na wiele rodzajów. Można budować nieruchomości, można być deweloperem, można wynajmować studentom, można wynajmować nikomu, można robić te flipy, prawda? Można remontować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, na nieruchomościach można zarabiać pod wieloma kątami, drodzy Państwo. Tak jak można zarabiać na ziemniakach pod wieloma kątami. No na przykład z ziemniaka można produkować ziemniaki, czyli być na przykład farmerem. No, ale można też robić z tego frytki na przykład. Albo można zrobić z tego, no nie wiem, mąkę ziemniaczaną. Nie wiem, jak to się produkuje. Frytki akurat wiem, jak się robi. Chyba każdy Polak wie, jak się robi frytki. No, ale tak to jest. Tak samo jest z nieruchomościami, tak? I teraz przejdę do bardziej takiego specyficznego opracowania, tak? Bo drodzy Państwo, jest wiele sposobów inwestowania w mieszkania, domy lub nieruchomości komercyjne, ale jak zarabiać na nieruchomościach 10 tysięcy złotych miesięcznie? Obecny kryzys dał się we znaki prawie wszystkim. Drodzy Państwo, rząd zakazał prowadzenia wielu biznesów, w tym wynajmu krótkoterminowego. Jednak właściciele mieszkań, którzy nie byli nastawieni na wynajem krótkoterminowych, nie mają większego problemu. W takim razie, drodzy Państwo, jak zarabiasz na nieruchomościach? Co więcej, obecna sytuacja musi się kiedyś skończyć, drodzy Państwo, a jeżeli się skończy,
to wynajem krótkoterminowy już jest, ale będzie jeszcze bardziej, będzie z powrotem tak bardzo opłacalny, chyba że go zakażą, tak? Bo też tak może być, że mogą zakazać. Tak więc, drodzy Państwo, jak zarobić na nieruchomościach 10 tysięcy złotych miesięcznie w najbliższej lub dłuższej przyszłości? Inwestowanie w apartamenty w turystycznych miastach w Polsce od lat jest bardzo dobrą inwestycją. Od lat, drodzy Państwo. Właściciele nieruchomości w okresie wakacyjnym kasują nawet 12 tysięcy złotych za miesiąc wynajętego apartamentu w takich miastach jak Gdańsk, Sopot i Gdynia. Rodzina z dwójką dzieci bukująca apartament w dobrej lokalizacji na 30 dni w Trójmieście podczas okresu wakacyjnego musi zapłacić około 12 tysięcy złotych, drodzy Państwo, za 30 dni. Ceny za najem apartamentu w tym okresie poniżej 12 tysięcy złotych za 30 dni pobytu są dostępne, ale na dalszych dzielnicach, takich, drodzy Państwo, no, daleko od morza, daleko od centrum. Jednak im niższa cena, tym mieszkanie będzie w znacznie gorszej lokalizacji i standardzie. Średni standard w dobrej lokalizacji to mniej więcej 12 tysięcy złotych, drodzy Państwo. Bardzo dobry standard w dobrej lokalizacji wynosi mniej więcej 100% na 300% więcej, czyli 24 tysiące złotych lub 36 tysięcy złotych. Tak jest, drodzy Państwo, ja nie wiem, czy to pralnia pieniędzy czasem, no ale niektórzy wystawiają swoje mieszkania za na przykład 30 tysięcy złotych na miesiąc, tak? Dalej zastanawiasz się, jak inwestować w nieruchomości? A może właśnie tak. A może właśnie tak. Okres wakacyjny nad polskim morzem jest najdroższy. Dla inwestorów w apartamenty to złote żniwa. Poza sezonem, za miesiąc podobnego apartamentu zapłacimy o około 50% mniej, a nawet więcej mniej, czyli nawet 70% mniej. Poza sezonem, wynajmując ten sam apartament na każdy weekend w miesiącu od piątku do poniedziałku, można zainkasować do 3000 zł miesięcznie. Dodatkowo inwestycja może być wynajmowana w środku tygodnia. Dla pewności, aby każdy mógł sprawdzić aktualne ceny wynajmu apartamentów w całej Polsce, wejdź i sprawdź, ile można zarobić na wynajmie apartamentów w Gdańsku, Sopocie, Gdyni lub innych turystycznych miastach w Polsce. Jednak sprawdź ceny dopiero, gdy, drodzy Państwo, przejdzie kryzys, ale dzisiaj już jest i tak hiperdrogo. Jednak, drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że ceny mieszkań w Trójmieście są hiperdrogie. Są bardzo, bardzo wysokie, są obrzydliwie drogie dla człowieka, który miałby kupić te hiperdrogie mieszkania na te hiperdrogie kredyty. To jest totalna obecnie bzdura i harakiry. Inwestowanie w mieszkania było, jest i będzie opłacalne, drodzy Państwo, jeżeli robi się to z głową. Ceny mieszkań co jakiś czas spadają, jednak po czasie znowu zaczynają rosnąć. Drodzy Państwo, tak właśnie jest. Rosną, 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 spadają, rosną, 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 spadają, rosną, 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 spadają. Tak jak widzimy, złoto też rośnie, spada, prawda? Tylko że złota łatwo się pozbyć. Ważne jest, aby inwestycja przynosiła zyski z wynajmu, które w ciągu lat posiadania inwestycji przekraczają wartość nieruchomości. W nieruchomości inwestuje się na wiele sposobów. Przed chwilą wyjaśniłem, jak inwestować w nieruchomości w Trójmieście, ale to nie oznacza, że nie możesz inwestować w Krakowie, Wrocławiu lub Poznaniu. Wszystko zależy od preferencji inwestora. Dobre apartamenty w ciągu 10 lat mogą wygenerować 100% zysku od początkowej ceny nieruchomości oraz 100% wzrostu ceny nieruchomości. Apartament, którego cena wynosi 500 tysięcy złotych w ciągu 10 lat, może podrożeć o 100% do 1 miliona złotych. Dodatkowo można zarobić 500 tysięcy złotych, wynajmując ten apartament za średnio 4 tysiące złotych miesięcznie przez 10 lat. Załóżmy, że dzisiaj średni miesięczny zysk z powyższego apartamentu wynosi 3,5 tysiąca złotych. Jednak za 7 lat po dodaniu wzrostu ceny wynajmu apartamentów, ten sam apartament będzie wynajmowany za średnio 5,5 tysiąca złotych, a za 10 lat za 6 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy właśnie taką sytuację, że 2-3 lata temu można było wynająć mieszkanie za 2000, a te same mieszkania teraz one są po 4000, a do tego czynsz wzrósł. Tak jest. 100% wzrost najmu. Jak inwestować w mieszkania w inny sposób niż wynajmowanie apartamentów turystom? Tak jak pisałem wcześniej, tak jak mówiłem wcześniej, sposobów na inwestowanie w nieruchomości jest bardzo dużo. Wynajmowanie mieszkań w turystycznych miastach jest tylko jednym z nich. Do wynajmowania mieszkania turystom trzeba mieć apartament w dobrej lokalizacji, w wysokim standardzie. Drugim łatwym i bardzo opłacalnym sposobem na inwestowanie w nieruchomości jest wynajmowanie pojedynczych pokoi
w mieszkaniu studentom. W ten sposób czteropokojowe mieszkanie w okolicy uniwersytetu może generować 5000 zł przychodu, jak nie 7000, a nawet 8000 zł przychodu. Plusem jest, że studenci podpisują kontrakt na cały rok uniwersytecki. Dzięki długoterminowemu kontraktowi właściciel zyskuje spokój. Następnie wakacje. Mieszkanie może być wynajmowane pracownikom, a jeżeli to miejscowość turystyczna, oczywiście turystom. Osobiście uważam, że miasta, które jednocześnie są turystyczne, uniwersyteckie, a do tego przemysłowe, są najlepsze do inwestowania w nieruchomości. Dlatego Trójmiasto, drodzy Państwo, które składa się z Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz wielu innych pobocznych miejscowości, jest jednym z najlepszych miejsc w Polsce do inwestowania w nieruchomości. Drodzy Państwo, od wielu lat to mówiłem, no ale teraz jest troszeczkę problem, tak? Troszeczkę problem jest, tak? Bo bardzo dużo ludzi, bardzo dużo zarobiło na tych nieruchomościach w Trójmieście, ale te nieruchomości teraz są tak już napompowane cenowo, poprzez drukarkę i niskie oprocentowanie, że no, na kredyt nie da się ich generalnie kupić dla większości polskiego społeczeństwa, więc jest problem. Ale generalnie po spadku tych cen, no one znowu zaczną tam powoli sobie rosnąć, szybciej czy też wolniej. W zależności, drodzy Państwo, od tego, jakie zostanie wprowadzone prawo, czy będą rządzili nami socjaliści, czy będą nami rządzili komuniści, drodzy Państwo, czy będą nami rządzili idioci. To wszystko w zależności od tego, jakie prawo będzie, bo jeżeli prawo będzie złe, no to wiadomo, że będzie chachmęcenie i tak dalej. Drodzy Państwo, bo mogą rządzić nami mądrzy ludzie, którzy jednak te prawa jakieś tam ustabilizują, wprowadzą, tak, drodzy Państwo, tego rodzaju normalność i nie będzie tak dużego problemu, prawda? A Wrocław, Poznań i Kraków to także bardzo dobre miasta do inwestowania w nieruchomości. Mimo to Trójmiasto to aglomeracja uniwersytecka, turystyczna, portowa z dostępem do morza i licznymi plażami, a nawet przemysłowa i handlowa. Dlatego w ostatnich latach, między innymi, to w Trójmieście rynek nieruchomości rozwijał się najlepiej w całym kraju, o czym, drodzy Państwo, zapowiadałem od prawie 10 lat. Na sam koniec powtórzę, że inwestowanie w nieruchomości w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, a nawet w Warszawie może być tak samo dobre, a nawet lepsze niż w Trójmieście. Wszystko zależy od Twoich decyzji. W rzeczywistości inwestowanie w nieruchomości dla zwykłego zjadacza chleba to jedna z najlepszych metod inwestowania na szybszą emeryturę, jeżeli robi się to z głową. Praktycznie dla rozważnej osoby nie ma znaczenia, że jutro ceny apartamentów mogą drastycznie spaść, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ponieważ inwestowanie w apartamenty i mieszkania nie polega na kupieniu nieruchomości na 5 lat, a 25 lat, a lub 10 lat, 15 lat, lub nawet 30 lat, a nawet 40 lat lub dłużej. Inwestowanie w nieruchomości i spadek cen od czasu do czasu to normalka. Mieszkania są trochę jak akcje. Kupujesz dzisiaj apartament inwestycyjny za 350 tysięcy złotych, mimo to, że za 2 lata cena Twojej nieruchomości może spaść do 300 tysięcy złotych, to za 10 lat to mieszkanie może podwoić swoją cenę, czyli wartość w 10 lat wyniesie 700 tysięcy złotych. Dodatkowo każdego miesiąca zarobisz na wynajmie przykładowe 2000 zł lub 3000 zł, a nawet 4000 zł. Wystarczy kupić mieszkanie rozważnie, nie za drogo i w normalnej lokalizacji, gdzie są studenci oraz turyści. 5 dni pobytu w Gdańsku, średniej klasy apartamencie, drodzy Państwo, kostuje 1900-2000 zł, czyli około 350 zł za noc, nawet 400. Oczywiście poza kryzysem. Teraz odpowiedz sobie na pytanie, czy nieruchomości to zła czy dobra inwestycja? Drodzy Państwo, nie wszystko jest dla wszystkich. A teraz przedstawię, drodzy Państwo, 10 sposobów na jak zarabiać na nieruchomościach. Jak zarabiać na nieruchomościach? Osoby posiadające wiedzę z tego tekstu, a właściwie z tego wideoblogu, nigdy nie zainwestowałyby w GetBack lub Amber Gold. Zanim uwierzysz następnej osobie, że inwestowanie w nieruchomości jest nieopłacalne, zapoznaj się, drodzy, z tymi 10 plusami inwestowania w nieruchomości. Wynajem mieszkania to pierwsze źródło uzyskiwania korzyści majątkowych inwestowania w nieruchomości. Wynajmując mieszkanie, najemca płaci za najmowane mieszkanie. Zysk idzie na Twoje konto. Jak zarobić na mieszkaniu? Spłata kredytu hipotecznego. Inwestowanie w mieszkania bardzo często jest finansowane kredytem hipotecznym. Obok czystego zysku z punktu pierwszego
pieniądze z wynajmu spłacają kredyt hipoteczny. Im więcej kredytu spłacisz, tym większa część nieruchomości należy do ciebie. Wzrost cen nieruchomości. Ludzie boją się spadku cen nieruchomości i bardzo dobrze. Jednak na przestrzeni lat nieruchomości drożeją razem z inflacją lub ponad inflację. W ciągu 10 lat średnio mieszkania i domy mogą powiększyć swoją wartość o 50% lub 100%. Wszystko zależy od lokalizacji, a dokładnie miasta lub danego państwa. Wynajmowanie mieszkań rodzinom lub parom jest opłacalne. Jeszcze bardziej opłacalne może być wynajmowanie mieszkań na pokoje studentom lub pracownikom. W ten sposób można zarobić nawet 50% więcej z tej samej nieruchomości. Osoby, które nie chcą zajmować się swoim mieszkaniem inwestycyjnym, mogą wydzierżawić nieruchomość zainteresowanej firmie. Istnieją agencje mieszkaniowe, które zarządzają wynajmem mieszkań. Flip, kupno, remont, sprzedaż. Możesz się trudnić inwestowaniem w nieruchomości do remontu, bo w remontowaniu inwestycji może się sprzedać. Z dużym zyskiem ten sposób jest dosyć ryzykowny dla zwykłego zjadacza chleba, który nie posiada wystarczającej wiedzy na ten temat. Jak zarabiać na nieruchomościach? Budowa domów. Zainteresowanie mogą budować domki mieszkalne, sprzedając je ze znacznym zyskiem. Budujemy jeden, sprzedajemy i zarabiamy. Budujemy drugi, sprzedajemy i zarabiamy i tak dalej, chyba że wtopimy dużo pieniędzy i zbankrutujemy. Agencja wynajmu nieruchomości to bardzo dobry sposób na biznes. Nie musisz posiadać ani jednej nieruchomości, zarabiasz na zarządzaniu nieruchomościami swoich klientów. Inwestowanie w nieruchomości komercyjne. Pomieszczenia na sklep, na salon fryzjerski, restauracje to też inwestycja. Także można się wzbogacić, posiadając tego rodzaju nieruchomości, wynajmujesz je biznesom. Nadpłacając kredyt hipoteczny domu, w którym mieszkamy, zyskujemy na oprocentowaniu kredytu. Im więcej kapitału wpłacamy, tym mniej odsetek jest do spłaty. To nic innego jak jedna z najpewniejszych inwestycji na świecie. Drodzy Państwo, następne 10 punktów tak do rozjaśnienia dam, drodzy Państwo, bo nigdy przykładów za mało. Nigdy przykładów za mało. Drodzy Państwo, zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania lub o pozostaniu na wynajmie do końca życia, zapoznaj się z tym kawałkiem wideobloga. Może Ci pomóc w podjęciu decyzji 10 powodów, dla których warto kupić mieszkanie. Najmując mieszkanie, spłacasz mieszkanie właścicielowi. Nawet jeżeli kupisz mieszkanie za pomocą kredytu hipotecznego, zaczniesz spłacać mieszkanie tylko sobie. Zamiast płacić właścicielowi 2000 zł miesięcznie. 2000 zł miesięcznie idzie na Twoje konto. Nieruchomości średnio co 10 lat podwajają swoją cenę nawet o 100%. To jedna z najlepszych inwestycji chroniąca przed inflacją, a także generująca zyski ponad inflację. Osoby, chyba że kupisz za drogo, na za drogi kredyt, drodzy Państwo. Chyba że kupisz za drogą nieruchomość, na za drogi kredyt, to będzie problem. Osoby zmieniając miasto, mogą wynająć swoje mieszkanie, tym samym kredyt będzie się spłacać automatycznie. Mimo że nie będziesz mieszkać w nieruchomości, kredyt będzie się spłacać. Twoje mieszkanie jest twoje, nikt cię z mieszkania nie może wyrzucić. Możesz zapraszać kogo chcesz i robić co chcesz. Wolność Tomku w swoim domku. Kupno pierwszego mieszkania jest bardzo dobrym wstępem do zakupu drugiego mieszkania. Kupno drugiego mieszkania, nawet małego, jest bardzo dobrą inwestycją na przyszłość. Osoby posiadające dwa lub trzy dobre mieszkania mogą żyć z wynajmu tych mieszkań. Jeżeli nie masz gotówki i kupisz mieszkanie na kredyt, zdobywasz alternatywne do pracowniczych planów kapitałowych. Nadpłaty kapitału kredytu, czyli stopniowe szybsze spłacanie pożyczonych pieniędzy, daje realne oszczędności. Zyskujesz na odsetkach, realnie szybsza spłata to bardzo dobra inwestycja. Nadpłacając kredyt, bank mniej zarabia na odsetkach. Im większe nadpłaty, tym bank mniej zarobi, a ty realnie zyskasz. Pamiętajmy, że z drugiej strony jest bardzo ryzykowne kupić sobie drugie mieszkanie na kredyt. Bardzo ryzykowne, bo oprocentowanie może wzrosnąć. To, co ja powtarzam od 15 lat. No, tylko nie jestem w stanie, drodzy Państwo, co 3 minuty przy każdym tekście powtarzać to co chwilę, prawda? Ale chcę, żeby to wybrzmiało. Twoje mieszkanie jest Twoje, możesz je sprzedać w każdej chwili. Jeżeli kupisz mieszkanie za 300 tysięcy złotych i po 7 latach podrożeje ono do 500 tysięcy złotych, możesz je sprzedać w zależności od kredytu. Po 7 latach kredytu do spłaty może zostać tylko 200 tysięcy złotych. To oznacza, że w 7 lat
zarobiłeś aż 300 tysięcy złotych. Posiadając mieszkanie, masz realne zabezpieczenie finansowe. Jeżeli w życiu coś się stanie, możesz sprzedać mieszkanie, a pieniądze wykorzystać jako polisa ubezpieczeniowa. Ludzie, którzy posiadają własność, majątek, czym definitywnie jest nieruchomość, w oczach innych ludzi uzyskują dodatkowy szacunek. Kupno mieszkania może być wstępem do wymarzonego wolno stojącego domu. Na przedmieściach wielu ludzi marzy, aby zamiast w bloku lub kamienicy zamieszkać z rodziną w domku na przedmieściach w ciszy, spokoju i z własnym ogrodem. Drodzy Państwo, jak zarabiać na nieruchomości przez 20 lat? W Polsce trzeba wybudować miliony mieszkań, każdy by mógł generalnie zarobić. Tylko problem oczywiście teraz powstał geopolityczny, ale jeżeli sytuacja geopolityczna się wyklaruje, ceny mieszkań spadną, a oprocentowanie kredytów nigdy już nie spadnie do tak niskiego poziomu, nie pompując tych nieruchomości do niebotycznych, drodzy Państwo, cen, to właśnie taki może być scenariusz. No ale żyjemy w świecie, w jakim żyjemy i może być inaczej. No ale w czasie spokoju tak właśnie powinno być, jak teraz powiem. Rynek budowlany w Polsce właściwie jest... W Polsce trzeba wybudować miliony mieszkań w rzeczywistości, prawda? Rynek budowlany w Polsce nie powinien się zatrzymać, bo zatrzymać się nie powinien, gdyby ceny nie zostały tak napompowane. Drodzy Państwo, gdyby te ceny w ostatnich 2 latach nie zostały tak napompowane i te kredyty nie były tanie, to nie byłoby obecnego problemu. Obniżenie masowe oprocentowania, brak zamrożonych kredytów sprawił, że obecna sytuacja mogła zniszczyć rynek nieruchomości na 5, albo 6, albo 7, a może nawet 10 lat. Tak jest, drodzy Państwo. Tak jest, drodzy Państwo. Tak właśnie się stało. Niestety to jest przykre. To jest przykre, że właśnie tak się stało, bo gdyby to oprocentowanie nie zostało tak obniżone, gdyby nie drukowano tych pieniędzy, drodzy Państwo, gdyby prawo było normalne, gdyby nie było sytuacji geopolitycznej, to rynek nieruchomości by nie został tak rozjechany, tak? No ale się stało, co się stało. No i może być jeszcze bardziej rozjechany, bo jeżeli będą złe decyzje polityczne, czyli będą wprowadzane złe prawa w stosunku do tego biznesu, no to będzie to jeszcze bardziej niszczone, prawda? Bo gdyby nie było tak, jak przez to, co było, gdyby nie było tego, co było, to tak naprawdę by było bardzo dobrze. By było bardzo dobrze. No ale no teraz jest tak, jak jest. No, czyli nie jest za dobrze. No, jest bardzo źle wręcz. Wręcz jest tragicznie pod kątem takiego zwykłego człowieka. No wiadomo, inwestora, biznesmena to nie do końca dla wszystkich jest źle. Niektórzy to po prostu zbijają kokosy obecnie. I jest czas żniw, ale no dla ludzi takich zwykłych no nie jest za ciekawie, proszę Państwa, jest bardzo, bardzo źle w Polsce obecnie, prawda? Dla znacznej części ludzi, drodzy Państwo, nie jest okej, tak, nie jest okej. No ale pomijając to wszystko, drodzy Państwo, już nie będę więcej mówił, bo to już jest 52. minuta. Drodzy Państwo, pamiętajmy, że nie wszystko jest dla wszystkich. Ten tekst, to wideo powinno być brane pod uwagę jako edukacja, ewentualnie jako informacyjne źródło. Nie jest to porada ani konsultacja. Drodzy Państwo, pamiętajmy, że każdy jest inny i każdy powinien podejmować decyzje na swoje własne ryzyko i pod swoim własnym profilem, bo każdy jest inny, każdy oczekuje czego innego od życia, każdy oczekuje innego źródła uzyskiwania dochodu. Drodzy Państwo, jedni powinni może inwestować w swój biznes, może inni powinni edukować w swoje umiejętności, jeszcze inni może powinni inwestować w swoje zdrowie, jeszcze inni może powinni inwestować w dobre jedzenie, jeszcze inni może powinni inwestować, no nie wiem, w swój spokój ducha, w swoją psychikę i tak dalej, drodzy Państwo. To jest prawda, pieniądze szczęścia nie dają, ale koniec końców za pieniądze kupuje się rzeczy, które mogą nam dopomóc w tym szczęściu i spokoju. Nie zapominajmy, że jednym ze spokoi ducha jest zabezpieczenie,
finansowe. Także zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. Bardzo dużo ludzi mnie ogląda, ale bardzo mało subskrybuje. Gdyby co druga osoba zasubskrybowała ten kanał, która mnie ogląda, będę bardzo wdzięczny. To Państwu zajmie dosłownie 2 sekundy, a mi pomoże. Także bardzo proszę o komentarze, co Państwo myślą o tym filmie, co Państwo mogliby dodać albo odjąć. Bardzo proszę o merytorykę, bo na chamstwo i wyzwiska nie odpisuję i trollą. Tak więc życzę miłego dnia.